Wiemy, że zwycięstwa gdzieś tam napędzają, a porażki na pewno e, trzeba z nimi żyć, ale, ale gdzieś delikatnie przytłaczają. Ale my, patrząc na zespół i szybko gdzie rozmawialiśmy, reagowaliśmy po, po nieudanym meczu, e, jeśli chodzi oczywiście o zdobycz punktową, to widzę, że już, e, już nam to przeszło. Koncentrujemy się na najbliższym przeciwniku. Stal, stalowa wola, z którą na się nie przegraliśmy 4-2. Jesteśmy godni oczywiście rewanżu, i wiem, że moi zawodnicy już na pewno też na to, też tak będą na to, na to patrzeć, nie tylko jako kolejny mecz, ale mówię rewanż, rewanż, bo przegraliśmy na własne życzenie. Oczywiście mówię, zawsze trzeba chwalić przeciwnika, który wygrywa, ale wiemy że, wiemy, że mogliśmy więcej w tamtym meczu, dlatego w sobotę chcemy zagrać o całą pulę. Nie patrzymy na tabelę, musimy patrzeć tylko na swoje działania, na, na meczu, na, na to, co będziemy chcieli zrealizować. E, tak jak powiedziałem, wierzę dalej w, ten, w tych chłopaków, bo może ostatnio troszkę za, za mocno chcemy. E, dlatego spokojnie musimy do tego podejść z wiarą, e, zwycięstwo, bo mówię, to nas interesuje. E, liczymy oczywiście, mówię, tutaj na, na naszych kibiców, którzy że będą nas wspierać, że że to, co tam dziś mnie dochodzi, że jakaś akcja protestacyjna, mam nadzieję, że, 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 że nie, że jesteśmy na dobre i na złe, a inne rzeczy musimy odłożyć po prostu na, na inny czas. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że Stalowa na pewno przyjdzie zdeterminowana, żeby zdobyć tutaj punkty, bo nie mają nic do stracenia. My musimy się skupić na sobie i na zadaniach, które nam trener przedstawi przed meczem i będziemy walczyć o trzy punkty do ostatniej minuty i mogę tylko zapewnić, że na pewno wszyscy oddadzą 100% w tym meczu, żeby punkty zostały w Grudziądzu. Miałem drobny uraz i razem z trenerem i fizjoterapeutą uznaliśmy, że muszę trochę odpocząć i jestem już gotowy do meczu i teraz decyzja od trenera. Dzień dobry. Jesteśmy bardzo zmotywowani przed kolejnym meczem u siebie. Chcemy tak jakby też pokazać, że to po prostu był wypadek przy pracy tam w Pruszkowie. Nie chcemy wracać już do tego meczu. Wszystko było powiedziane, powiedzieliśmy sobie po meczu, co mieliśmy do powiedzenia i teraz chcemy zdobyć trzy punkty u siebie. Wiemy o co gramy i Myślę, że każdy z chłopaków, który wyjdzie na ten mecz, to da z siebie 100% i 3 punkty zostaną krócione. My musimy patrzeć, jak my gramy, a nie to, co robią inni, tak? Jeżeli będziemy wygrywać mecze, no to będziemy wysoko w tabeli, tak. Wiadomo, nie, nie da się wszystkich meczy wygrać, tak? Mieliśmy pewne założenia tak jak zawsze, ale no był słabszy dzień po prostu. Nie wszystko nam wychodziło i ale to już za nami, tak? Kolejny teraz mecz i musimy pokazać się z bardzo dobrej strony, bo wiemy o co gramy, tak? Mm, kontuzja Mateusza, e, która no, wyglądała bardzo groźnie, tak? I, i, I spędziliśmy dosyć długo pod polskim szpitalem, bo dopiero w pół do pierwszej wyjeżdżaliśmy z Grodziska, także mieliśmy czas od razu, tak? Na gorąco jeszcze e, przemyśleć, e, ale też i, i, i Ochłonąć bo mówię, Myśmy oczywiście starali, staraliśmy się te spotkanie wygrać, ale mówię, no, nie, zawsze, nie zawsze się udaje. Jeśli chodzi o na szczęście tutaj o Mateusza, o tę kontuzję, co, co pan się pyta, to jest Mateusz do dyspozycji i to jest, to jest jedno, no, znaczy bardzo ważna rzecz. Jest kontuzja, znaczy jest, jest pauza. Jednego zawodnika, jeśli chodzi o Maticia, to. To był 18, jest gotowy. Podejmiemy oczywiście co do składu decyzję, ale, ale myślę, że ma możliwość, ma możliwość powrotu do, do pierwszej jedenastki. Tylko mówię, no będziemy podejmować te, te decyzje na pewno jutro po ostatnim naszym treningu przed, przed meczowym jakieś poważniejsze urazy, myślę, że nie, nie ma jest, mówię tak jak było, rywalizacja ale też mówię, jest przeciwnik pod którego trzeba się dziś tam też y, przygotować bardziej pomysły są, na to mam nadzieję, że mówię, to to co tutaj Patryk mówił, pomysł a realizacja, że będziemy zagramy na dobrym poziomie swoim, bo gramy, uważam, że gramy nieźle w Grudziądzu y, ale musimy zagrać skuteczniej